Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest Pani Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Staszowice. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Niedawno otrzymała Pani z rąk wojewody dolnośląskiego powołanie do pełnienia funkcji wójta gminy Staszowice. Czy było to dla Pani zaskoczenie? Nie było to zaskoczenie, ponieważ zgłosiłam swoją kandydaturę na tą funkcję. I troszkę trwało, zanim zostało to zweryfikowane. No i to była już po prostu kwestia taka formalna, żeby otrzymać tą, można powiedzieć, nominację. Z poprzednim wójtem, obecnie wiceministrem infrastruktury, pracowaliście na rzecz mieszkańców wspólnie przez wiele lat. Macie wspólną strategię rozwoju gminy Staszowice. Tak, dokładnie. Przez 9 lat współpracowaliśmy razem i ta strategia jest taka sama, identyczna, nic się nie zmienia, plany są realizowane i właśnie myślę dlatego zostałam wyznaczona do pełnienia tej funkcji, żeby przypilnować prowadzenie tych zadań, tej strategii, bo każdy dzień jest na wagę złota, każdy tydzień, miesiąc przestoju to jest czas stracony. Więc myślę, że tutaj decyzja o powołaniu mnie na wójta właśnie szła w tym kierunku, że szkoda każdego miesiąca i dnia na realizację tych zadań, bo jest ich bardzo wiele. Mówiąc o tej strategii rozwoju, o czym należy wspomnieć, co jest dla Was ważne, jako dla osób, które kierują gminą? Jest to strategia bardzo ogólna i dotyczy wielu dziedzin, wielu spraw i dla przedsiębiorców, i dla rolników, dla turystyki, bo gmina jest wiejska i turystyczna, więc to jest wiele obszarów. I w każdym bardzo aktywnie działamy. Zawsze twierdzę, że samorząd to jest taka wędka. No my nie dajemy ryby mieszkańcom, my po prostu dajemy wędkę, dajemy możliwości i to mieszkańcy decydują, czy z tego skorzystają. Już wiele zrobiliśmy, ale też wiele przed nami. Jak kształtuje się budżet gminy Staszowice na 2024 rok? To budżet, który zamyka się kwotą około 46 milionów. W tym wydatki majątkowe to około 18 milionów, więc bardzo dużo zadań do zrealizowania i robimy to. A jakie będą najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane w tym budżecie? Najważniejsza dla mnie sprawa to utworzenie żłobka, ponieważ wiele aktywnych kobiet chciałoby wrócić do pracy, ale nie mają możliwości, bo nie mają z kim zostawić swoich pociech, więc postanowiliśmy utworzyć taki żłobek i zmodernizować nasze przedszkole publiczne. I to jest priorytet dla mnie. To jest pierwsze zadanie, które już realizujemy. Mamy podpisaną umowę z projektantem, więc myślę, że w tym roku już ruszy nabór do tego oddziału, z którego jestem bardzo zadowolona i myślę, że wszystkie kobiety też, bo słyszę takie głosy z zewnątrz, że czekają na to. Jak duże jest zapotrzebowanie właśnie na taki żłobek, jeśli chodzi też o ilość dzieci w gminie Staszowice? Minimum, które musimy spełnić, to 16 dzieci objętych tą opieką żłobkową i myślę, że tutaj nie będzie problemów. Czyli to jest to pierwsze zadanie. Kolejne to oczywiście przebudowa infrastruktury drogowej, na to czekają bardzo mieszkańcy. To, na co mamy bezpośredni wpływ, to drogi gminne, więc realizujemy to, przebudowujemy systematycznie. Natomiast na co nie mamy wpływu, ale takiego bezpośredniego, ale w inny sposób, to drogi powiatowe i wojewódzkie, też podejmujemy się tych zadań. I w tym roku takim bardzo ważnym, kluczowym zadaniem to budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej do supermarketu Dino w miejscowości Budzów. Przedłużenie takiego ciągu pieszojezdnego, tak aby nawet dzieci ze Srebrnej Góry mogły dojechać rowerem do szkoły podstawowej w Budzowie, więc to będzie bardzo, bardzo ważne zadanie. Gmina Staszowice rozwija się w dynamicznym tempie, co widoczne jest po realizowanych inwestycjach, które były kluczowe w minionym roku. Na pewno uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej i budowa inkubatora przedsiębiorczości w Staszowicach. To było bardzo ważne zadanie, długo wyczekiwane. Albowiem nie jesteśmy w stanie przyciągnąć przedsiębiorców, inwestorów, gdy takiego uzbrojenia nie ma w nieruchomościach. Wybudowanie inkubatora pod wynajem, ale de facto w perspektywie czasu, po 5 latach możemy go sprzedać. Czyli jest to inwestycja tak naprawdę dla gminy. A czy są przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani? Tak, podpisuję umowy z dwiema kobietami,
które będą wynajmować powierzchnię i czekamy na kolejnych inwestorów. Myślę, że to jest sprawa kilku tygodni. Swoją ofertę przekazaliśmy w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, ponieważ my jesteśmy objęci specjalną strefą wałbrzyską, więc myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, aż znajdzie się najemca też hali, bo to są to, co teraz wynajmujemy, to będą pomieszczenia biurowe. Także chętni są. My też musieliśmy stworzyć regulamin wynajmu, ponieważ są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zaznaczam, że w takich środkach krajowych byliśmy bardzo często pomijani, ale nie zrażaliśmy się, sięgaliśmy po inne środki. Więc tutaj są dużo większe rygory, dużo większa biurokracja i stworzenie regulaminu, który będzie wskazywał na spełnienie wskaźników, które jesteśmy zobligowani do spełnienia, więc to wszystko trwało, ale już wszystko jest na dobrej drodze. A są szczególnie jakieś preferencyjne warunki, jeśli chodzi o wynajem na początek? Tak, moim zdaniem są to preferencyjne warunki, ponieważ wynajem hali to 15 zł za metr kwadratowy i z tego co wiemy są to kwoty, które są konkurencyjne tutaj w terenie. Jest to nowy obiekt, w pełni uzbrojony, jest tam podciągnięty gaz, prąd, droga, kanalizacja, także wszystkie niezbędne media. Tak. Słysząc gmina Stoszowice, kojarzymy to również przede wszystkim z twierdzą Srebrna Góra. Jest to niewątpliwie perełka waszej gminy, ale także jak na razie niekończąca się inwestycja. To prawda. Ja myślę, że ta niekończąca się inwestycja będzie jeszcze długo, długo trwała, bo to jest bardzo rozległy obiekt, ale faktycznie ubiegłej kadencji to dwa wielkie projekty. Oczywiście znowu mówimy tutaj i o środkach unijnych z Unii Europejskiej i tak zwanych funduszy norweskich EOG. Razem te dwa projekty to ponad 50 milionów, 52 miliony. I tu zaznaczam, że w większej części to finansuje spółka, ten wkład własny. My pomogliśmy przy funduszach norweskich, ale to też w jakiejś mniejszej części. Ten pierwszy projekt unijny zakończony z sukcesem, hostel jest otwarty, restauracja otwarta, natomiast drugi projekt będzie zakończony w kwietniu, więc tu będzie wielkie, wielkie otwarcie kolejnych przestrzeni zrewitalizowanych i to jest bardzo ważne też dla mieszkańców, ponieważ to przyciąga jak magnes turystów i ci przedsiębiorcy, którym zależy na pozyskaniu turysty, widzę, że się bardzo cieszą, bo na przykład już słyszę, że piekarnia w Lutomierzu chce się rozbudowywać, widzi tutaj możliwości. Mamy też sery lutomierskie, czyli nasze te takie produkty regionalne. Jest też miód w Srebrnej Górze i mogłabym tak wyliczać mnóstwo rzeczy, czy pracownia świec w Różanej. I my też chcemy zachęcić tych przedsiębiorców, aby w twierdzy też promowali swoje produkty i mogli sprzedawać turystom. I myślę, że to wszystko będzie działało, dlatego że mamy świetny kontakt z przedsiębiorcami, z mieszkańcami. Oni tylko na to czekają. Sama turystyka daje bodziec do tego, żeby rozwijały się inne mniejsze przedsiębiorstwa. Dokładnie, bo to nawet zakład mechaniczny, tak? Kiedy turysta, który przyjeżdża, no coś się wydarzy, też musi skorzystać z usług, czyli każdy na tym korzysta, nie tylko sklepy, ale również ci mniejsi przedsiębiorcy. Tak? Jakie wyzwania przed Panią w tym roku? Będzie Pani kandydować w nadchodzących wyborach na stanowisko wójta gminy Stoszowice? Tak, będę kandydować. To wielki zaszczyt dla mnie i odpowiedzialność. I podjęłam tę decyzję właśnie z uwagi na tę odpowiedzialność, na to, że te wielkie projekty wymagają kontynuacji, bo to nie jest tak, że coś, tak jak Pani wspomniała na początku o strategii, to wszystko ma znaczenie, to wszystko jest powiązane ze sobą. Pierwszy krok, bardzo ważny, uczyniliśmy, bo w każdej dziedzinie rozwinęliśmy się, ale trzeba dalej napędzać gminę i pokazywać, że mniejsze miejscowości dadzą sobie radę, że są konkurencyjne wobec większych aglomeracji, że tu się żyje bardzo dobrze. Świadczą na przykład o tym wyniki nasze edukacyjne. Pobiliśmy tutaj w egzaminie ósmoklasisty powiat. Także to pokazuje, że można żyć. Średnią powiatową. Tak, średnią powiatową, tak. Więc pokazuje to, że można żyć. Można żyć spokojnie w zielonej, pięknej gminie. Mieć wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju i nie trzeba uciekać nigdzie i być zamkniętym w klatce gdzieś tam we Wrocławiu czy w większych jeszcze innych aglomeracjach. Także chcemy przyciągnąć mieszkańców
i zatrzymać też ich, bo wiemy, że uciekają, że przeprowadzają się. No, demografia jest nieubłagana wszędzie. Mam też nadzieję, że w końcu ktoś systemowo rozwiąże tak zwany zrównoważony rozwój, bowiem wielką bolączką mieszkańców i z tym się będę już teraz zmierzać i zmierzam się pełniąc funkcję wójta, to wykluczenie komunikacyjne. Dla mnie nawet nazywam to ubóstwem. Mniejsze miejscowości są wykluczone, nie ma tam komunikacji. Ona jest bardzo kosztowna, ale to wszystko da się ułożyć. Da się to wszystko poskładać i przygotowujemy wniosek do pojawiających się konkursów o zakup nowego taboru niskoemisyjnego w celu rozwiązania tego problemu i dowozu mieszkańców do miasta powiatowego Ząbkowice. Wiele przede mną, ale nie boję się tego. Znam tą gminę. 10 lat spędziłam. Mam tam przyjaciół, znajomych. Którzy na pewno też będą wspierać przy tej działalności tak, i funkcji. Tak, już wspierają, już mogę liczyć na wielką pomoc i mam takie głosy wsparcia. A wręcz nawet powiedziałabym, oczekiwania mieszkańców były takie, że ktoś z urzędu przejmie właśnie te funkcje, żeby nie zostawiać i nie czekać na obcego człowieka, który będzie musiał się zaznajamiać z gminą, z problemami, tylko będzie to ktoś ze środka, kto wie, zna, potrafi i będzie szedł naprzód. Będzie kontynuować rozpoczęte działania. Dokładnie. Dziękuję Pani bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Dziś moim Państwa gościem w studiu była Pani Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Staszowice.